Hejka kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam do pokazania zakupy zrobione z różnych sklepów, czyli takie zakupy z siety. Są to zakupy z Rossmana i właśnie na takich, co właśnie przy plaży stoją te budki, takie z tych budek miałam też coś pokupywane. Tutaj pokażę. A i jeszcze w księgarni byłam, to no, taka mini księgarnia tam w tych Międzyzdrojach była. To też książki kupiłam takie. Pokażę. Tutaj jest. Z jednego sklepu miałam kupione takie takie tacki. One były chyba. Jezu, już nie pamiętam. Ale bardzo tanie były. I tutaj taka z papugą. Taką papugą. Kolejny to jest. A takie te. Dowcipy. Dowcipy o blondynkach. Takie dowcipy kupiłam. One były po 2,99 zł. Kolejny zakup to jest książka właśnie z księgarni. To jest Skarbnica polskich przysłów i rymowanek. To jest taka dla dzieci. Tutaj jest, co to tutaj jest, przysłowia na każdą okazję, przysłowia o pogodzie, wyliczanki, wiersze, na przykład co to znaczy, co kraj to obyczaj, co ma piernik do wiatraka, albo wyliczanki na ulicy Beja, co? Aha, to ja tam nie wiem. Aha. Pętliczek, na przykład pętliczek, czerwony stoliczek, na kogo wypadnie, na tego Benz. Takie różne, albo na przykład takie wierszyki, czy tego kółko graniaste, czworokanciaste. Takie, żeby moja kropeczka tam też umiała takie właśnie to, co ja kiedyś umiałam. I też, żeby właśnie wiedziała o tych przysłowiach, co znaczą w razie w jakby ktoś coś tam powiedział. To żeby po prostu wiedziała. Kolejno to jest taka. O, tutaj jeszcze miałam. Ui. A tu mi się część z drapek. A tutaj jeszcze od piasku. Tutaj mam część z drapek, ale to w kolejnym filmiku. W innym filmiku to akurat siódemki mi się zaplątały. Tutaj taką książkę sobie kupiłam, Spalona żywcem. Spalona żywcem, nie zobaczę. To jest właśnie niby na faktach autentycznych. Jak przeczytam, to dam znać, powiem właśnie o czym mniej więcej jest i czy warto tą książkę kupić, ale mi się wydaje, że na pewno będzie chyba ciekawa. Muszę ją na pewno przeczytać. Czy te zdrapki obok, bo ja o nich zapomnę jeszcze. Muszę jeszcze ten filmik też zrobić ze zdrapkami. A kolejny to kupiłam z tego, aha, to pokażę ten osobno. Wtedy z Rossmana wszystko pokażę. Kolejne to kupiłam na tych straganach taką koszuleczkę Gucci za 70 zł. Za 70 zł taka biała, ale fajny taki przyjemny ten materiał. I tu właśnie z takimi siecicymi ten. Za 70 zł, tam były różne lewisy, nie lewisy. Fajne takie. No i tu jest jeszcze, mam taki preparat właśnie z cifu, co usuwa kamień. Zobaczymy, zobaczę, czy to dobre, bo jeszcze tego nie kupywałam nigdy. Bynajmniej tutaj nie ma, nie? Bo to polski pewnie. Albo nie wiem, w Niemczech bynajmniej nie widziałam. No i jeszcze kupiłam wizir w Polsce, bo tu naprawdę to jest wizir alpejska świeżość. Bo to w Niemczech rzadko widzę, nie, jak gdzieś
W realu chyba raz widziałam, to ten. No, w realu chyba, ale taki duży. Tak ciężko tutaj w Niemczech, przynajmniej u mnie, na wizję trafić. No i kolejne to są zakupy z Biedronki. W Biedronce miałam kupione taki surf kolor do prania. Jeszcze takiego nie miałam. Zobaczę, przetestuję, jak pachnie. Ja to uwielbiam, różne te płyny, proszki testować do prania, żeby później sobie, jak już naprawdę jakiś fajny, to żeby tak dłużej przy nim zostać. Kupiłam z Biedronki też na tusi taką książeczkę Gang Słodziaków. Nie wiem, to był, już nie pamiętam ceny, tu nie piszę, ale ona droga nie była. Z Biedronki Gang Słodziaków. Książeczkę nawet fajna. Kolejne z Biedronki to kupiłam kokolino. Takie kokolino. On tak ładnie pachnie. Przynajmniej mi się bardzo podoba. Oj, chyba się nie chowało, nie. Tego tutaj kokolino nie widziałam, to jak zobaczyłam w Biedronce jakieś te inne kokolino, to kupiłam, bo ja w ogóle z tej firmy kokolino lubię różne płyny. A, jeszcze tu się mi zapodziały te gumy Orbit. Kupiłam też kozie mleko półtłuste, krem do twarzy. Kozie mleko. Ja jeszcze z tego koziego mleka nic nie miałam. Wzmacnia i odżywia skórę, wygładza drobne zmarszczki. Hipoalergiczne. No to no, może być. Wow. Nie wiem, czy tutaj. Kurczę, to tak. Tak ten. Razi troszeczkę. Kolejny to jest z Biedronki, z Eveliny. Taki luksusowy, przeciwzmarszczkowy płyn micelarny do demakijażu oczu, twarzy i ust. Skutecznie oczyszcza, działa odmładzająco, usuwa wodoodporny makijaż, wygładza i odżywia, intensywnie nawilża. Skóra dojrzała, sucha i wrażliwa. Tutaj taki właśnie z Ewelina. To tak widać, czy nie widać? Jeszcze z Ewelina tak nie miałam. Miałam chyba kiedyś kremy, ale tak mało produktów z tego kupowałam, bo tak, też rzadko w Polsce jestem, ale jestem ciekawa tego płynu micelarnego. I ostatnie z Biedroneczki to jest. Mam cenę chyba. A Adidas, on za 9,90 zł. A książka ta Słodziaki to była po 9,90. I tu mam teraz Adidasa też po 9,99. To mnie tak tu razi jakoś. On jest po 9,99, ten Adidas. No ale tak mi on pachnie. Zwykły taki ten, ale ta woda, ale mi no tak ta woda pachnie w tym zielonym kolorze. Tak mi zapachnie, że nie wiem, jak będę w Polsce, to może jeszcze jeden kupię, ale może zobaczę. Dobrze, mam nadzieję, że te zakupki Wam się podobały. Napiszcie, czy lubicie robić zakupy w Biedronce albo Rossmanie, czy no właśnie na takich bazarkach. No powiem, że właśnie byłam w tej Biedronce po roku czasu i no nie wiem, ale to jest jedyny chyba sklep, który tam nie ma takiej, jest po prostu taki bałagan, no nie można niczego znaleźć, wszystko tak porozwalane, że. No masakra, nie wiem, czy to tak w innych Biedronkach też jest, ale jak byłam w Międzyzdrojach, no to tam było, no nie fajnie. To w Lidlu zawsze jest wszystko poukładane i w ogóle fajnie. No psiśła klapla. No modzieć. Musi się przywitać moja klopeczka.
Cześć. No, moja kropeczka się musiała przypitać, tak? Przywitać, a nie przywitać. No przywitać. A nie przywitać. Ja nie powiedziałam przywitać. Idź kropeczko, bo ja muszę kończyć. No, moje nagrywanie. Dobra, idź kropciuś. Dawaj tylko buziaka jeszcze. Dobra, tylko nie zmyj mi mojej pomadki. Dobra, ja już dobra, już, bo mnie zacałujesz. Ja cię też dobra. Dobra, ja już też, dobra. No dobrze. To jak wam się podobał ten. Dobra, Natusia. Jeździuśka, dobra, tego, nie biegaj tak tutaj, tak, kochaneczko, bo mama świeciunie. Później, tak? Dobra, ja wtedy już kończę. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcineczek. I wtedy do usłyszenia, do następnego. Pa!